Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku rozmowy EH24 tuż po wyborach parlamentarnych i dlatego miło nam gościć w studiu panią Małgorzatę Tracz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Witam serdecznie i przede wszystkim przewodniczącą Zielonych. No właśnie, no moje pierwsze pytanie ma być właśnie o Zielonych. Czy pani jest posłanką Koalicji czy Zielonych? Startowaliśmy jako Koalicja Obywatelska, ale to była koalicja, która zrzeszała cztery ugrupowania: Platformę, Nowoczesną, Inicjatywę Polską oraz Zielonych, więc no, mamy określone postulaty i my pozostajemy Zielonymi, więc będziemy na rzecz tych Zielonych postulatów działać, współpracować z różnymi osobami, posłami i posłankami w Sejmie. Trzech posłów wprowadzili Zieloni do Sejmu. Zakładacie kółeczko? No jeszcze będziemy się zastanawiać. No bo możecie, pozwalam wam możemy, na to tak, prawo, jakby jest taka koło. Możliwość, że od trzech posłów może być koło, natomiast jest różnica między kołem poselskim a klubem poselskim. Jednak klub ma większy dostęp do mównicy, ma możliwość jakby posiadania swoich reprezentacji wysoko w komisjach. Nam jako Zielonym zależy przede wszystkim na skuteczności, czyli nie chcemy być w Sejmie tylko i wyłącznie po to, żeby być w Sejmie i uczestniczyć w głosowaniach, ale chcemy mieć realny wpływ na pracę Sejmu. Chcemy reprezentować bliskie nam środowiska, także organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska, ochrony przyrody, praw zwierząt, więc musimy postawić na dużą skuteczność. Ta decyzja jeszcze przed nami. Mimo że rzeczywiście taką decyzję zazwyczaj podejmują wybrani parlamentarzyści, to my jako Zieloni jesteśmy partią bardzo demokratyczną. Chcielibyśmy, żeby ta decyzja była przedyskutowana szeroko w partii i w dniach 26-27 października mamy posiedzenie Rady Krajowej Partii Zieloni. Ono jest także otwarte dla członków i członkiń Partii Zieloni spoza partii, dlatego że musimy zweryfikować wybory, zastanowić się, co w przyszłości. No i tak Zieloni funkcjonują, że to nie jest partia, gdzie tylko i wyłącznie kilka osób podejmuje decyzje, ale wszelkie decyzje są poprzedzone no, szerokimi konsultacjami. Zaraz wrócimy jeszcze do tego, jak pani zamierza pracować na rzecz Zielonych w parlamencie, ale zanim to chciałem zapytać o Grzegorza Schetynę. Czy powinien podać się do dymisji, jeżeli chodzi o szefa Koalicji Obywatelskiej? Decyzja o tym, czy Grzegorz Schetyna powinien podać się do dymisji, należy przede wszystkim do Grzegorza Schetyny oraz do Platformy Obywatelskiej. My jako Zieloni jesteśmy zadowoleni, że mamy pierwszych troje parlamentarzystów. Też nas czeka kongres wyborczy, dlatego że musi się on odbywać po prostu co dwa lata i wybór nowych władz. Zobaczymy, jak to się potoczy, natomiast no, na pewno my jesteśmy w innej sytuacji. Każda partia, uważam, powinna być odpowiedzialna za swoje własne losy i tak jak ja nie lubię, jak ktoś mówi, czym Zieloni powinni się zajmować, co robić i kogo mieć we władzach, tak nie lubię wypowiadać się na temat wewnętrznych spraw innych partii. To pani poseł, proszę powiedzieć, czym będą się zajmować Zieloni w nadchodzącej kadencji parlamentu? Będziemy działać na rzecz tych postulatów, które podnosiliśmy w kampanii wyborczej. Priorytetem dla nas jest walka z kryzysem klimatycznym, przez to także transformacja energetyczna Polski w stronę energii ze źródeł odnawialnych. Bardzo ważne są dla nas prawa zwierząt. Tutaj czujemy się takim głosem zwierząt jako Zieloni posłowie. Będziemy chcieli działać na rzecz zakazu hodowli zwierząt na futra, zakazu zwierząt w cyrkach, także taki szereg też dobrostan zwierząt domowych, o który trzeba dodatkowo zadbać. Będziemy tutaj mocno współpracować, tak jak od lat współpracujemy z ruchami społecznymi. Też chcemy działać na rzecz praw kobiet, czyli żeby kobiety miały takie równe prawa jak mężczyźni. Na rzecz Ale szeroko, mają chyba, czy nie? No nie do końca tak to wygląda. Mamy statystyki, że kobiety często zarabiają mniej pieniędzy na tych samych stanowiskach, rzadziej awansują. Ale ja znam takie, co zarabiają więcej. No to zawsze są takie przykłady, prawda? To tak jak mówienie, że ktoś startujący w wyborach, jak jest lista 24-osobowa i on kandyduje z miejsca numer 16, to ma takie same szanse. Wiadomo, tak zdarzają się takie przypadki, ale to wyjątek nie potwierdza reguły. Ale ustawianie list to jedno, prawda, a życie drugie. No, czy pani naprawdę uważa, że w Polsce prawa kobiet są zagrożone? No, mamy większość, tak, teraz w Sejmie Prawa i Sprawiedliwości. Chyba wszyscy pamiętamy 2016 rok, gdzie próbowano zaostrzyć prawo antyaborcyjne i setki tysięcy kobiet wyszły na ulicę. Musimy tutaj stać na straży, a także podkreślać to, że liberalizacja prawa aborcyjnego, no czas nad nią nastał.
programie też i koalicji, też ma to Lewica w swoim programie i Zieloni, mamy też wprowadzenie związków partnerskich. Nie będzie łatwo w tym Sejmie ze względu na układ sił, natomiast my musimy próbować te tematy poruszać, przekonywać do nich, bo uważam, że już naprawdę bardzo dużo się w Polsce zmieniło i czas te rozwiązania wprowadzić. No tak, związki partnerskie to jest pewna oczywistość, natomiast ustawa antyaborcyjna ma pewien kompromis, który funkcjonuje od wielu lat. No tak, i co, ale to jest pani się nie podoba? Kompromis między politykami, a nie między politykami, a społeczeństwem. No, ja dwukrotnie uczestniczyłam w inicjatywie Ratujmy Kobiety, którą tworzyła Barbara Nowacka, ja także byłam sygnatariuszką, zbieraliśmy podpisy. Skoro walczę o coś od wielu lat, no to teraz mając okazję w Sejmie coś zmienić, na pewno te tematy będę podnosić. No dobrze, to proszę powiedzieć w takim razie, czym wy się różnicie od Lewicy? No, Zieloni mają swój pakiet wartości, są odrębną rodziną polityczną. Jeśli spojrzymy na przykład na inne państwa europejskie albo na świecie, lub chociażby Parlament Europejski, to mamy różne rodziny polityczne w Parlamencie Europejskim. Osobno są socjaliści, osobno są chadecy, osobno są Zieloni, więc jesteśmy odrębną rodziną polityczną. To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim to, że kwestie ochrony klimatu, ochrony środowiska nie są jakimś takim dodatkiem do naszego programu. Są naszym priorytetem i o niego będziemy walczyć. Ale oczywiście zawsze mamy te trzy filary, na których opierają się Zieloni, czyli ekologicznie, demokratycznie, solidarnie. Mamy konkretny program uchwalony też przez Kongres Partii. To były takie długie posiedzenia, też szeroko konsultowany. I na rzecz tych postulatów programowych będziemy działać, a przede wszystkim będziemy do nich przekonywać także innych parlamentarzystów, by budować duże poparcie. Wybory za 4 lata, więc państwo mają trochę czasu, żeby zareklamować wasz nieznany przecież szerzej w Polsce ruch. Taka prawda, tak sądzę, pani się już z tym coraz bardziej znany. Zgadza. Tak, no coraz tak. Bardziej, ale nadal jest to jednak niszowe ugrupowanie. Jak państwo chcecie tego dokonać? No bo Sejm Sejmem, tak? Można coś mówić z mównicy sejmowej, można rozmawiać z parlamentarzystami, uczestniczyć w pracach komisji, ale jak podejść tutaj do ludzi? Oczywiście najważniejsi są ludzie, dlatego że partie i grupowanie, ruch społeczny tworzą ludzie. To nie tworzy ich kilka osób, które są w Sejmie. To często, tak jak obserwowałam w innych partiach, pojawia się taki konflikt na przykład między reprezentacją parlamentarną a resztą partii. No, my jesteśmy na tej fali takiej wznoszącej. Naprawdę mam wrażenie, że ta zielona fala dotarła w końcu do Polski i troje naszych posłów jest tego dowodem. Natomiast no, Sejm Sejmem, ale my musimy mocno pracować w terenie, budować nasze struktury. I tak wykonaliśmy ogromną pracę w porównaniu do 2015 roku, gdzie mieliśmy 5-6 takich struktur lokalnych. Teraz mamy ponad 30. Dzięki kampanii między innymi tej sejmowej, a także temu, że zostaliśmy wybrani, spływa nam bardzo wiele deklaracji członkowskich. Wiele osób uwierzyło w Zielonych i chce na tę rzecz działać. Uważam, że my jako posłowie, na nas spoczywa ogromna odpowiedzialność, dlatego że my też musimy wziąć odpowiedzialność za rozwój partii i zielonej idei. No, wszyscy chcemy w 2023 roku kandydować samodzielnie do Sejmu, zdobyć dużo procent i wprowadzić jeszcze większą reprezentację zielonych parlamentarzystów. Wstępnie mamy taki plan, że mamy obecnie, tak, ja jestem posłanką z Wrocławia, mamy Urszulę Zielińską z Warszawy oraz Tomka Anisko z Zielonej Góry, z Ośna Lubuskiego. My nie chcemy się ograniczać tylko i wyłącznie do naszych okręgów wyborczych i na ich rzecz działać. Oczywiście tutaj będziemy tak jakby współpracować z mieszkańcami. Nasi przedstawiciele w okręgach tutaj z Zielonych będą prowadzić działania lokalne, wspierać. My będziemy na poziomie Sejmu także pisać interpelacje. Ale na nas spoczywa taka ogromna odpowiedzialność. Ja tak zawsze mówię, że Zieloni zawsze muszą więcej niż inni parlamentarzyści, dlatego że jesteśmy tym ruchem rosnącym. Musimy się bardzo, bardzo starać i pracować dużo ciężej. No i tutaj mamy taką wizję podziału Polski na trzy okręgi, czyli na przykład Ula Zielińska z Warszawy wzięłaby także województwo lubuskie, podlaskie, wschód Polski. Lubelskie, tak, bo lubuskie to tutaj Tomasz Anisko razem z północą. Ja bym wzięła te rejony południowo... Z Podkarpacia. To jeszcze będziemy dogadywać, ale może i z Podkarpaciem. Natomiast chcemy, żeby wszyscy wyborcy, którzy głosowali na Zielonych w tych wyborach, mieli swoją reprezentację, mogli do nas napisać, a żeby nasi kandydaci Zieloni, którzy kandydowali w tych innych okręgach i także zdobywali
osiągnęli świetne wyniki. Na przykład w Łodzi prawie 4000, w Krakowie prawie 3000. To są naprawdę, naprawdę dobre wyniki i nie chcemy, żeby ci wyborcy i wyborczyni, którzy zaufali nam jako Zielonim, pozostali bez swojego prawa głosu. Więc będziemy mocno współpracować z liderami tych poszczególnych okręgów, którzy kandydowali jako Zieloni w wyborach i chcemy, żeby byli naszymi takimi łącznikami między zielonymi wyborcami, a właśnie tym, co dzieje się w Sejmie. I będziemy bardzo mocno zabiegać o to, żeby wyborcy i wyborczynie z całej Polski mieli w nas swoją reprezentację. Dobrze. Mamy w przyszłym roku wybory prezydenckie. Zieloni wystawią swojego kandydata? No bo pani mówi o fali znoszącej. Tak, tak, zastanawiamy się jeszcze nad tym. Rzeczywiście, no tutaj będzie decyzja podejmowana przez Radę Krajową. To pani mogłaby być kandydatką. Nie, nie mogłabym być. Dlaczego? Nie, bo trzeba mieć 35 lat. Ja w grudniu ukończę 34 rok życia, więc jeszcze troszeczkę brakuje. Natomiast no, to musi być taka decyzja strategiczna. My musimy pamiętać, że o ile teraz Sejm jest zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość, o tyle mamy to zwycięstwo w Senacie o włos, ale jednak jest 51 senatorów i senatorek opozycji. No i teraz kolejnym krokiem jest, żeby opozycja miała kandydata na prezydenta. Ja tutaj liczę na szerokie porozumienia. Zobaczymy, na ile uda się to porozumienie uzyskać. No, widzę naprawdę duży potencjał wśród opozycji na dobrych kandydatów. No Robert Biedroń, dobry kandydat? Czy Robert Biedroń? Ja tu bardziej myślałam o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej jednak, która zrobiła rewelacyjny wynik w Warszawie, cieszy się dużym szacunkiem, jest polityczką o ogromnym dorobku oraz taką polityczką łączącą. Tak? Ona nie rzuca słów na wiatr. Ma bardzo takie kulturalne wypowiedzi, stara się łączyć i wydaje mi się, że mogłaby być taką kandydatką, ale oczywiście zobaczymy, to wszystko zależy i od decyzji indywidualnych danych osób oraz od decyzji ugrupowań politycznych. Też no, troszkę czasu jeszcze mamy, tak, bo to jest ponad pół roku. Zobaczymy, jak będzie się układała współpraca w Sejmie. Zobaczymy, jakie działania będzie podejmowało Prawo i Sprawiedliwość, czy znowu nie będą to jakieś działania mocno godzące, tak, w rządy prawa, w prawa człowieka, w jaki sposób będzie się konsolidować opozycja, żeby te działania powstrzymać. Państwo wykluczają współpracę z Prawem i Sprawiedliwością, nie mówią oczywiście koalicji, czy nawet jakiejś cichej koalicji, ale jakąś ustawę Znaczy my na pewno będziemy składać projekty ustaw, jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie w głosowaniach popierać, to dlaczego nie? Natomiast żeby złożyć projekt ustawy, no to mamy szeroką reprezentację posłów, posłanek Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. No, mam nadzieję, że ten Sejm będzie działał dla dobra Polski, a nie tylko po to, by jeszcze zwiększać podziały, które są obecnie na polskiej scenie politycznej, a także w polskim społeczeństwie. Zakładam, że Koalicja Obywatelska będzie chciała wprowadzić zasadę, jeśli chodzi o głosowania, dyscypliny partyjnej, tak to się umownie nazywa. No i pewnie was będzie to obowiązywało, przynajmniej taki będzie miał pomysł szef z Platformy, czy to będzie Grzegorz Schetyna, czy ktokolwiek inny. I co pani na to? Będziecie głosowali tak, jak wam każą? To na razie jest pana opinia, dlatego że rozmawiamy na ten temat. No mówię, jesteśmy przed podjęciem kluczowej decyzji, natomiast ja zawsze mówię, że Zieloni są o tyle takim dobrym partnerem do współpracy z różnymi ugrupowaniami, że my mamy jasny i konkretny program. My wiadomo, w jakiej sprawie będziemy głosować i przede wszystkim będziemy głosować zgodnie z zielonym programem. Tutaj nie zawiedziemy. Także w momencie próby Zieloni głosują zgodnie z programem Partii Zielonej. A nie boi się pani, że wasze koło, kółko, prawda, no, trójka posłów, to niewiele, że zostaniecie wchłonięci przez jeden pójdzie do Lewicy, drugi zaraz pójdzie. No nie uważam, że zostaniemy wchłonięci. Naprawdę jesteśmy tak pracowitymi osobami, zaangażowanymi, z tak konkretnym programem i my się nastawiamy na rozwój. Zobaczmy, że Lewica będzie się jednoczyć, tak? Prawdopodobnie w jedno ugrupowanie. I tak jak mówiłam, że są różne rodziny polityczne. Zieloni to są Zieloni, to jest odrębna rodzina polityczna i my tę rodzinę polityczną będziemy rozszerzać. Pamiętajmy, że do Sejmu weszło także wiele osób bezpartyjnych, zarówno z list Lewicy, jak i z list Koalicji Obywatelskiej, które są działaczami społecznymi na rzecz praw kobiet, na rzecz demokracji. Będziemy rozmawiać i ja naprawdę jestem dobrej myśli, że zaczynamy od trzech osób, natomiast te zielone wpływy albo ilość osób zielonomyślących, tak, uprawiających zieloną politykę, będzie w Sejmie rosła. No dobrze, to tak już na koniec, pani poseł, w przyszłej kadencji Sejmu, czyli nie tej, której mamy teraz, tylko za lat 4, ilu będzie posłów z listy zielonych?
Bądź też no, po prostu członków Partii Zielonych. Ilu ich będzie? No, my teraz jesteśmy na tej fali wznoszącej, ciężka praca przed nami i no, bardzo wiem, liczę ale na to, że tak... w 2023 roku wystartujemy samodzielnie jako Zieloni i zyskamy szerokie poparcie. No teraz to jest jakieś wróżenie z fusów. No wiem, ale możemy się na to pobawić. Mamy parę lat. No ja myślę, że 10-15% poparcia bardzo bym sobie liczyła dla Zielonych w 2023 roku. Na ile mandatów się to przełoży, no to zdecydują wyborcy, zdecyduje układ sił w Sejmie, ale mamy bardzo dobry start. 3 posłów na początek, 3 bardzo pracowite osoby, które już niejednokrotnie pokazały, że najważniejsze dla nich są postulaty Zielonych, rozwój Zielonych i których jestem na 100% pewna, że dołożą wszelkich starań, by właśnie w tym 2023 roku Zieloni startowali samodzielnie i zdobyli szerokie poparcie. Okej, dziękujemy w takim razie bardzo. Naszym gościem była pani Małgorzata Tracz, posłanka Partii Zielonych. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.